Cześć, witam Cię w pierwszym vlogu na moim kanale. Ja nazywam się Mateusz Dąbrowski, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy warto uczyć się wielu frameworków. Opowiem o tym, dlaczego ja uczyłem się tak wielu narzędzi i jak robić to efektywnie. Zapraszam. W końcu po wielu miesiącach udało mi się nagrać pierwszy materiał. Nie będę się jakoś specjalnie nad tym rozwodził. Miałem ostatnio bardzo wiele różnych problemów. Z większością udało mi sobie jakoś poradzić. Im dłużej to wszystko trwało, coraz trudniej było mi po prostu wrócić do nagrywania. Ale w końcu jest nowy materiał. Na razie będzie to vlog. Vlog programistyczny oczywiście. Ale niedługo na kanale pojawią się też filmiki z programowaniem. Mam już nawet nagrany jeden odcinek. Teraz muszę po prostu go zmontować i wrzucę go na kanał. A na razie będzie vlog, bo tak po prostu jest łatwiej coś nagrać i trochę szybciej. I też mogę przekazać dużo ciekawej wiedzy w ten sposób. Jeśli masz jakieś ciekawe propozycje na temat kolejnego vloga, to śmiało pisz w komentarzach. Jak pojawią się jakieś fajne propozycje, to ja na pewno coś nagram. A teraz przejdźmy do tematu frameworków. Czy warto uczyć się wielu frameworków? To pytanie w zasadzie dotyczy wielu różnych narzędzi, nie tylko frameworków, ale także różnych bibliotek czy narzędzi, które wspomagają programowanie w jakiś sposób, także jakichś nowych technik programowania czy nawet języków programowania. Ja uczyłem się bardzo, bardzo wielu różnych rzeczy. Mam tutaj nawet taką listę rzeczy, których się uczyłem. Uczyłem się Hibernate'a, Springa, Stratsów, EJB2, EJB3, Java, Dropu, Wizard, Microna, Quarkus, Elasticsearch, Rabbit, Kafka, Kibana, Grafana, narzędzia do testów wydajnościowych, narzędzia do Big Data, Hadoop, Apache, Spark, bazy danych, MySQL, Postgres, Oracle, MSSQL, SQL, Lightcat 2, HSQL, Mongo, DB, Cassandra, Redis, różne języki programowania, Scala, Kotlin, Golang, Python, Ruby, C, C++ i wiele, wiele innych. I dlaczego ja uczyłem się tak wielu różnych technologii, tak wielu różnych narzędzi? Generalnie pierwszy taki powód to to, że chciałem po prostu dostać jak najlepszą pracę. Więc myślałem, że jeśli będę umiał jak najwięcej narzędzi, jak najwięcej różnych technologii, czy też będę znał wiele różnych języków programowania, to pomoże mi po prostu w zdobyciu lepszej pracy. Często też przeglądałem ogłoszenia o pracę i po prostu szczytywałem wszystko, dosłownie wszystko, co było w ogłoszeniach o pracę. Po prostu zbierałem te wszystkie technologie, wszystkie narzędzia, które tam były wylistowane i starałem się po prostu nauczyć jak najwięcej z nich. Oczywiście wielu z tych rzeczy uczyłem się trochę niepotrzebnie. Więc generalnie chciałem wiedzieć jak najwięcej, żeby po prostu dostać jak najlepszą pracę. I w większości z tych rzeczy uczyłem się po prostu niepotrzebnie, ponieważ nie da się wykorzystywać wszystkich narzędzi w jednej czy w wielu nawet pracach. Pracowałem w bardzo wielu firmach i w większości z tych firm używałem tylko kilku wybranych narzędzi. Natomiast cała reszta tak jakby no, troszkę była mi niepotrzebna. Natomiast ta wiedza, którą zdobyłem, oczywiście przydawała mi się czasem w różnych projektach. Mogłem po prostu, jeśli ktoś pytał o jakąś nową technologię, to po prostu ja już tą technologię jakoś tam znałem, przynajmniej miałem podstawy i mogłem się tym trochę pochwalić. Natomiast nie było to w zasadzie przydatne w takim codziennym życiu programisty. Nie wykorzystywałem tego praktycznie w projektach, więc większość rzeczy była, uczyłem się niepotrzebnie. Jak uczyłem się tych wszystkich rzeczy? Mimo że uczyłem się ich trochę niepotrzebnie, to warto powiedzieć o tym, jak ja to robiłem, bo było to całkiem efektywne. Najpierw brałem sobie jakieś narzędzie na tapetę albo kilka narzędzi, czy to był na przykład Elasticsearch, czy to była MongoDB, czy coś innego. To najpierw zaczynałem od tego, że robiłem sobie projekt na Trello. Później jak już miałem ten projekt, to każde uczenie się takiego narzędzia rozpisywałem sobie na poszczególne zadania, tak żeby móc po prostu pracę nad uczeniem się jakiegoś narzędzia podzielić sobie na jakieś tam etapy, bo wiadomo, że nie zawsze miałem na przykład 2 czy 3 dni, żeby siedzieć nad jakimś narzędziem i po prostu go się uczyć tak, żeby po prostu coś wiedzieć, tylko robiłem to etapami, godzinę, 2, 3 czasem dziennie, w zależności od tego ile miałem czasu. I w ten sposób mogłem po prostu dziennie realizować 1, 2 zadania z takiej listy, tak żeby krok po kroku nauczyć się tego narzędzia. Więc zaczynałem od researchu jakiegoś, czego trzeba się nauczyć w danym narzędziu, jak trzeba się go uczyć i tak dalej.
Później kolejne zadanie to było jakieś czytanie dokumentacji, kolejne zadanie to na przykład instalowanie jakichś komponentów, które są potrzebne do tego narzędzia, ewentualnie samego tego narzędzia. Na przykład w Elasticsearchu, czy jak używam całego Elasticstacka, to najpierw sobie zainstalowałem wszystkie po prostu komponenty, które są potrzebne do tego, a później po prostu robiłem już coś z tym Elasticsearchem, implementowałem aplikację i tak dalej. Więc miałem powiedzmy pierwsze zadanie, gdzie jest zainstalowanie Elasticsearcha u mnie na komputerze. Wtedy jeszcze nie korzystałem z Dockera. Dzisiaj można pobrać sobie gotowe obrazy z Dockera i to instalowanie jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy pobrać obraz i już mamy zainstalowanego Elasticsearcha. Natomiast kiedyś po prostu instalowałem wszystko osobno na komputerze. Kolejne zadanie to była konfiguracja tego. Kolejne zadanie to stworzenie przykładowej aplikacji, którą będę wykorzystywał w projekcie. Kolejne zadanie to jest zintegrowanie Elasticsearcha z aplikacją i kolejne zadanie to już na przykład indeksowanie jakichś dokumentów i zrobienie prostej funkcjonalności wyszukiwarki w tym projekcie. Tak mniej więcej miałem porozkładane te wszystkie projekty na poszczególne zadania, więc w tydzień mogłem krok po kroku zrealizować wszystkie zadania z danego projektu i w ten sposób mogłem opanować jakieś narzędzie. I w ten sposób nauczyłem się bardzo, bardzo wielu narzędzi z tych, które tutaj wymieniłem i jeszcze innych. Natomiast tak jak mówiłem, no, nie wszystko udało mi się wykorzystywać. W zasadzie w większości rzeczy nie udało mi się wykorzystywać tych, których się nauczyłem, ale jednak jakaś nauka pozostała, jakieś szersze spojrzenie na wszystko, na technologię i tego, czy powinniśmy przede wszystkim, czy możemy użyć danej technologii w projekcie, czy może jednak są jakieś przesłanki, że nie powinniśmy. Więc taka wiedza pozostała. Tak jak już mówiłem, ja uczyłem się tego, bo chciałem dostać jak najlepszą pracę. Natomiast co zrobić, jeśli ktoś was zapyta o technologie, których nie znacie? Często się tak zdarza, bo nie jest możliwe, żebyście znali wszystkie technologie, których używa się po prostu w świecie IT. Więc jeśli ktoś na rozmowie rekrutacyjnej na przykład pyta was, czy znacie dane narzędzie, no to wystarczy po prostu odpowiedzieć: nie znam, chętnie się nauczę i bardzo lubię uczyć się różnych nowych narzędzi i to powinno wystarczyć. Jeśli ktoś od was wymaga na rozmowie o pracę albo wymaga, żebyście byli znali jakieś bardzo mało znane narzędzie, to myślę, że nie warto tak jakby inwestować swojego czasu w tą daną pracę, no bo widać, że ktoś po prostu nie rozumie, jak to wszystko działa, albo ktoś po prostu potrzebuje eksperta, który zna już dane narzędzie bardzo dobrze i wie, jak się z nim obchodzi. Wtedy to już zupełnie inna kwestia. Natomiast no, nie da się znać wszystkich narzędzi, więc odpowiedź, że nie znam, ale się nauczę, albo nie znam, ale chętnie się nauczę, jest jak najbardziej poprawna z mojego punktu widzenia. Oczywiście są różni ludzie was będą rekrutować i różni ludzie będą mieli do tego różne podejście. Więc jeśli już mówiłem, że tak naprawdę nie warto się uczyć tak wielu różnych narzędzi, to czego warto się uczyć? Oczywiście jest bardzo niewielki zbiór narzędzi, które każdy musi po prostu poznać. I na przykład w Javie będzie to oczywiście framework Spring. Druga rzecz to jest framework czy też biblioteka Hibernate. Te dwie rzeczy praktycznie występują w 90 pewnie procentach ogłoszeń o pracę, czy też w 90% projektów, więc znajomość tych rzeczy jest jak najbardziej wskazana. I w zasadzie każdy programista powinien znać Springa i Hibernate'a. Springa podstawy, bo w Springu nie trzeba być ekspertem. Natomiast z Hibernate'a to już trochę bardziej trzeba po prostu wiedzieć, jak on działa pod spodem, trzeba wiedzieć, jakie mechanizmy stoją za tym wszystkim, żeby po prostu móc swobodnie pracować w takiej codziennej pracy programisty. Kolejna rzecz, którą warto znać, to biblioteka Lombok. Jest to taka prosta biblioteka, która poprzez adnotację generuje wam pewne rzeczy w kodzie, typu gettery, settery, equalsy i hashkody i podobne jeszcze jakieś takie drobne rzeczy. Warto wiedzieć, jak ta biblioteka działa, jak ona generuje ten kod, dlaczego tak to się dzieje, co może pójść nie tak, gdy użyjemy pewnych adnotacji, gdzie są jakieś haczyki, to warto znać. Lombok jest coraz bardziej popularny i
w wielu frameworkach też jest używane, bo po prostu skraca, upraszcza pracę i dlatego warto też go używać. Natomiast nie do wszystkich rzeczy warto go używać. Pisałem też kiedyś na swoim blogu o tym, gdzie używać, gdzie nie pamiętam już tytułu artykułu, ale podlinkuję go w opisie, więc warto też znać Lomboka, bo jest to taka jedna z podstawowych, pomagających bibliotek. Kolejna rzecz to warto znać różne architektury aplikacji. To tak jakby daje nam takie szersze spojrzenie na to, jak może wyglądać aplikacja, jak można ją rozbudowywać. Jeśli nie wiecie, jak rozbudowywać aplikację tak, żeby łatwo się z niej korzystało, w sensie takim, żeby łatwo się czytało kod, żeby łatwo było wszystko znaleźć, żeby nie było problemu, że im więcej kodu, tym coraz mniej sobie z nim radzicie, to warto właśnie znać różne architektury i podejście do ogólnie kodu w tych architekturach, co one wnoszą, jakie mają ograniczenia i tak dalej. To na pewno, taka wiedza na pewno przyda się Wam na lata i takiej wiedzy naprawdę warto się uczyć. Dlatego też między innymi zacząłem tworzyć cykl warsztatów o architekturze aplikacji. Niedługo już będzie kolejny dostępny warsztat o architekturze heksagonalnej. Więc zapraszam do śledzenia kanału, będzie na pewno jakaś informacja już niedługo o tym. Kolejna rzecz, której warto się uczyć, to oczywiście testy automatyczne, czyli testy jednostkowe, testy integracyjne. Odnośnie testów integracyjnych jest jeden odcinek na moim kanale z kursu Spring Boota. Warto go sobie obejrzeć, jak tworzyć najprostsze takie testy integracyjne. Odnośnie testów jednostkowych też kiedyś stworzyłem kurs, więc warto też go sprawdzić. Generalnie testy jednostkowe to taki element, który wspomaga Was w codziennej pracy, pomaga unikać najprostszych błędów, dzięki temu właśnie, że testujecie kod jednostkowo, testujecie te najmniejsze jednostki i dzięki temu nie jesteście pewni, że ten kod, który piszecie, działa tak, jak myślicie, że on działa. Więc warto uczyć się testów automatycznych, nie tylko jednostkowych, ale także integracyjnych. Są oczywiście różne rodzaje testów, jeszcze pewnie jest co najmniej 3 rodzaje testów, które warto poznać. Nie wszystkie może trzeba od razu stosować, ale warto wiedzieć, że one istnieją. W pewnym momencie być może taka wiedza się Wam przyda, że warto napisać jakieś smoke testy albo napisać testy takie bardziej end-to-end. I wtedy po prostu mając tą wiedzę łatwiej jest to zrobić wtedy, kiedy jest to potrzebne. Więc testy automatyczne to też jedna z takich podstaw. No i kolejna rzecz to oczywiście sama Java, bo tak jakby znajomość podstaw czy znajomość składni to oczywiście to jest w zasadzie taki mały procent tej całej wiedzy, która jest potrzebna przy pisaniu w Javie, ponieważ sama składnia nie wystarczy, trzeba też tak jakby umieć używać różnych konstrukcji języka, tak żeby po prostu posługiwać się nim swobodnie. I to, jak ja na przykład pisałem kod, gdy zaczynałem kodować w ogóle, to jest zupełnie inne od tego, jak ja koduję teraz. Teraz zupełnie mam inną świadomość tego, co można zrobić w Javie, jak można zrobić to w Javie, czy też w innym języku, jak zoptymalizować najprostszy jakiś fragment kodu, jak to powinno wszystko wyglądać. Jest masa takich różnych dodatkowych reguł, które też warto sobie przyswajać na bieżąco, które mówią o tym, że pewne rzeczy powinny być tak, a nie inaczej ułożone w samej Javie. Więc warto też uczyć się wzorców projektowych, natomiast nie tak na sucho, że robimy sobie jakiś tutorial i okej, to jest tak, tylko warto próbować odnajdywać te wzorce w praktyce, czyli programując, programujemy coś i staramy się znaleźć jakiś odpowiedni wzorzec do tego. Wtedy to nam też da takie szersze spojrzenie na to, jak można zrobić coś w Javie. Jeśli korzystamy na przykład z Javy 8 albo jakiejś nowszej, co już w zasadzie jest standardem, to też mamy do dyspozycji lambdy, jakieś strumienie i podobne konstrukcje takie zaczerpnięte z języków funkcyjnych i też warto się ich uczyć i warto się uczyć, jak można je wykorzystywać, bo użycie lambdy to już nie jest takie użycie zwykłego kodu, bo lambdę można na przykład przekazać jako parametr w jakiejś metodzie i wtedy to użycie już jest trochę inne niż taki zwykły fragment kodu, więc też trzeba się oswoić z tym, jak używa się lambd, jak używa się streamów i innych podobnych konstrukcji,
W zasadzie w Javie takich różnych smaczków jest naprawdę, w Javie, w innych językach też takich różnych smaczków, jak można wykorzystać dany język, jakie konstrukcje można stworzyć, jest naprawdę bardzo wiele. Więc warto się też uczyć samej Javy, poszerzać swoją wiedzę. Można próbować naprawdę bardzo różnych technik programowania. I to są te podstawy, których naprawdę warto się uczyć, bo już dzięki tym samym podstawom będziecie się mogli rozwijać o wiele bardziej. Uczenie się nowych narzędzi czy rozwiązywanie problemów wtedy nie będzie w zasadzie problemem, bo będziecie mieli solidne podstawy. I to chyba już wszystko w tym pierwszym vlogu. Dzięki za oglądanie i jak zwykle zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki w górę, komentarza, ewentualnie komentarze dla zasięgu. Dzięki, do zobaczenia w następnym materiale.